Dzień dobry, witam Was wszystkich w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Kolejny labirynt historii zaczynamy. Tegoroczny labirynt historii poświęcony jest człowiekowi niezwykłemu. Już jego życiorys pokazuje, na ile niezwykły był. Jego ojciec był Czechem, a matka pochodziła z niemieckiej rodziny spolonizowanej. W związku z tym trudno powiedzieć, że z urodzenia był Polakiem, chociaż miejsce urodzenia to Kraków. Jego bracia walczyli w powstaniu węgierskim w 1848 roku i w powstaniu styczniowym, więc jak najbardziej czuli się Polakami, a on jest uznawany za najwybitniejszego polskiego malarza historycznego, przez wielu w ogóle za najwybitniejszego malarza polskiego. Mowa, mam nadzieję, że wiecie, o Janie Matejce. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie i kolejne, które odbywają się w ramach Labiryntu Historii, poszerzą Waszą wiedzę, trochę może zmienią spojrzenie na tego malarza, który dzisiaj bywa różnie traktowany. To był wielki, wspaniały malarz, zdobywca wielu nagród w Europie. No ale więcej to już może oddam Was w ręce naszych specjalistek. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja jeszcze powiem, że bardzo Was witam serdecznie na Labiryncie Historii. Tutaj chyba sala jest przejęta we władanie przez pierwsze liceum, więc witam bardzo serdecznie nauczycieli i Was wszystkich. W ramach formalności powiem tylko, że Labirynt Historii jest programem organizowanym już od 18 lat, to jest 18 edycja, przez Fundację Nomina Rose, Małopolskie Centrum Kultury Sokół oraz też naszym partnerem w tym roku jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. I Labirynt odbywa się też dzięki grantowi z programu Mecenat Małopolski, który jest programem realizowanym przez nasze województwo małopolskie. I o Matejce już nie będę robić wprowadzenia, bo pan dyrektor to wprowadzenie zrobił. Natomiast tak, bardzo chciałam powitać serdecznie naszego gościa, ponieważ jest on naprawdę chyba najlepszy z możliwych i bardzo się cieszę, że znalazł na nas czas. Pani Marta Kłak-Ambruszkiewicz, która jest kierownikiem Domu Jana Matejki w Krakowie, to jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie i która no, z Matejką już długo żyje. Spotyka się długo z Matejką. Nie wiem, czy kiedyś byliście w ogóle w tym muzeum? Nie? No właśnie, to... Tak, to mam nadzieję, że po prostu ten wykład będzie na tyle inspirujący i dla Was, i dla Waszych nauczycieli, że wybierzecie się do Krakowa i odwiedzicie to miejsce. Tegoroczna edycja właśnie ma tytuł taki poetycki Sny o Polsce i zostawiam to już w gestii naszego gościa, żeby Wam powiedział, o czym ten Matejko tak dokładnie śnił w kontekście historii Polski. No i jeszcze też mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Bardzo Was proszę, spróbujcie się skupić na te 45 minut, wyłączcie Wasze telefony komórkowe i po prostu bądźcie tutaj z nami i posłuchajcie tej historii, która mam nadzieję z Wami zostanie. I zapraszam Was do wysłuchania wykładu i oddaję głos naszemu gościowi wspaniałemu. Dziękuję. Czy tak będę słyszalna? Pozwoliłam sobie nadać tytuł, posługując się cytatem z samego Jana Matejki, Tęsknoty w moim obrazie dzisiejszym. Będziemy zatem mówić o Janie Matejce i wrócimy do początków jego działalności. Ja pozwolę sobie na tym slajdzie przypomnieć, kim był tak naprawdę, bo mówienie o Janie Matejce jako tylko i wyłącznie o malarzu historycznym, to bardzo mało. Dzisiaj w telegraficznym skrócie pozwolę sobie
opowiedzieć o nim tak, żeby zachęcić Państwa do zainteresowania się nie tylko jego twórczością, ale też jego osobą, bo jest to dla mnie postać szczególna, nie tylko dlatego, że codziennie się spotykamy, ale nieraz się zastanawiam, jak dalece przez te nasze codzienne spotkania on jest jeszcze w stanie zaskoczyć. Najczęściej publikowane wizerunki Jana Matejki przedstawiają go o wieku 55 lat, posiwiałego, z długimi włosami i wygląda jak dostojny starzec. I nikomu z ludzi tak młodych jak państwo nie bardzo udaje się takim wizerunkiem artysty zainteresować. Natomiast ja bym chciała, tylko ja nie wiem, dlaczego to nam się nie wyświetla jako pokaz. Coś tu się podziało. Czy jest informatyk na sali? Ale proszę, bo to normalnie szło na pokaz slajdów, a teraz coś tu nam się podziało. Ja tak mówię, a państwo nie widzą niczego. Albo to zamknijmy. Może na F5. Nie? Nie, po prostu trzeba włączyć pokaz. Nie? Ale ja już włączyłam. Nie. Nie? To on się zga. Więc zacznijmy od początku. Tęsknoty w moim obrazie dzisiejszym. A przypominam na tym slajdzie, kim Jan Matejko tak naprawdę był przez całe lata swojej działalności, czyli nie tylko artystą i malarzem, i będziemy też o tym mówić, wychowawcą wielu pokoleń polskich twórców, ale wróćmy do tego wizerunku. To jest moje ulubione przedstawienie portretowe, które pokazuje Jana Matejkę w latach 70. Autorem tego portretu, jak państwo widzicie, jest Izydor Jabłoński. Izydor był kolegą Jana Matejki z gimnazjum, później ze Szkoły Sztuk Pięknych. Przez wiele lat pozostawali w przyjaźni i stali się współpracownikami w szkole artystycznej, którą prowadził Jan Matejko. Portret, który przedstawia artystę już po największych sukcesach europejskich i przed jeszcze wielkimi sukcesami światowymi, jest rok 1873. Matejko ma 30 kilka lat. Już założył rodzinę, już ma wiele sukcesów i ma wielkie plany. I ja bym bardzo prosiła, żeby pamiętać taki wizerunek artysty, bo wtedy łatwiej jest, jak to się mówi trywialnie, ogarnąć to, co dotyczy jego funkcjonowania nie tylko na polu artystycznym, ale w ogóle jego działalności. Pierwszą pracą artystyczną, która pozwala mu iść w kierunku sztuki, jest obraz, który państwo widzicie na slajdzie, z roku 1853, czyli łatwo policzyć, że mamy, jest to dzieło 15-letniego Jana. I jest to pierwszy obraz, nie tylko przedstawiający scenę historyczną, bo już robił takie wprawki jako kilkunastolatek, szczególnie w akwareli, dotyczące scen historycznych, ale pierwszy obraz, który pozwolił mu udowodnić ojcu, że będzie mógł się kształcić nie tylko na drodze malarstwa, ale że będzie mógł ze sztuki, mówiąc prosto, żyć, utrzymywać się. Bo otóż ojciec Franciszek Matejko, jak już tu słyszeliśmy wcześniej, przybysz z Czech, dokładnie z Ołomuńca, nauczyciel muzyki, twórca takich pensji muzycznych w Krakowie i organista w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie, uważał, że z malarstwa nie ma po prostu chleba, że Jaś, który ma dobry słuch muzyczny, powinien iść w tym samym kierunku kształcić się co ojciec. I w momencie, kiedy 12-letni Jan Matejko nie otrzymuje promocji do trzeciej klasy gimnazjum, i to jest taki ulubiony fragment, który lubi do młodych ludzi opowiadać, no zostaje, musi szkołę opuścić. To są inne czasy, to jest połowa XIX wieku, szkoły są płatne, rok szkolny to jest 4 semestry, bardzo łatwo podpaść nauczycielom, a wymagania są bardzo duże. I kiedy okazuje się, że nie otrzymuje promocji na kolejny semestr, ojciec uważa, że właściwie przyszłość tego kilkunastolatka już się skończyła, nic już z niego nie będzie. I wtedy najstarszy brat Jana, Franciszek,
który jest już doktorem historii i filozofii, pracuje w Bibliotece Jagiellońskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, przekonuje ojca, że należałoby pracę Jasia pokazać dyrektorowi Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, szkoły artystycznej, ale szkoły, która w zaborze austriackim przez Austriaków była przewidziana do kształcenia nauczycieli rysunku właśnie do szkół średnich, gimnazjalnych albo jak się wtedy mówiło do zawodów budowniczych, czyli inżynieryjnych. To była szkoła, Austriacy nie bardzo chcieli, żeby ona kształciła przyszłych artystów. Sprawa była o tyle prosta, że profesor Stadler, dyrektor szkoły, mieszkał na tej samej ulicy co Matejkowie, czyli na ulicy Floriańskiej w Krakowie, no i prosto było tę pracę mu pokazać. I profesor warunkowo zgodził się przyjąć Jana do szkoły artystycznej po roku, kiedy się okazało, że jest nie tylko wybitnie uzdolniony, ale również pracowity w tym, co jego interesuje, stał się pełnoprawnym studentem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na ten obraz. Tym obrazem sprzedanym w krakowskim antykwariacie na ulicy Szpitalnej, do dzisiaj zresztą w tym miejscu w Krakowie istnieje antykwariat, i zarobionym w tym tantiemami udowodnił ojcu, że ma możliwości również utrzymywania się ze sztuki. Sam obraz odnosił się do sceny historycznej, do wydarzeń historycznych, które mówią o tym, jak pojmani carowie szujscy zostają wprowadzeni przez hetmana Żółkiewskiego na Sejm Warszawski przed oblicze króla Zygmunta III. Do tej sceny, do tej kompozycji Matejko powróci jeszcze w roku 1892, być może myśląc o jakimś obrazie wielkoformatowym. Natomiast ten obraz dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Wrocławiu przypomina też, w jakim kierunku malarstwa w tym okresie bardzo wczesnym twórczości Jan Matejko zamierzał iść. Dla niego wzorem u początku drogi artystycznej był francuski malarz Paul de la Roche, malarz historyczny. I stąd te wczesne, bardzo wczesne obrazy Jana Matejki malowane w konwencji tego malarstwa de la Roche'owskiego w takich przypudrowanych barwach jeszcze, z takim dość byśmy powiedzieli ubogim kostiumem. Dla tych oczywiście wszystkich, którzy jeszcze nie odwiedzili naszego Muzeum Dom Jana Matejki, to przypomnienie miejsca, gdzie to się znajduje, Floriańska 41, a miejsce jest to ważne, ponieważ jest to dom, w którym w 1838 roku Jan Matejko urodził się, dom wcześniej przypominany należał do jego dziadka. Jest to dom, który w 1872 stał się główną siedzibą artysty po odkupieniu go od rodziny, przeprowadzeniu remontu. I na tym powiększeniu nie zobaczymy, ale ponad balkonem widać takie kotary na fasadzie. To jest zaprojektowany przez malarza jego swoisty herb. Te kotary to królewski płaszcz i otaczają one herb artysty, czyli paletę z pędzlami. Natomiast współcześnie rzeczą niezmiernie ważną jest fakt, że po śmierci artysty, artysta umiera 1 listopada 1893 roku i właśnie minęła w listopadzie 130. rocznica jego śmierci, w trakcie przygotowań do pogrzebu Jana Matejki rodzi się idea zgłoszona przez jednego z jego współpracowników, historyka sztuki, profesora Mariana Sokołowskiego, stworzenia artyście trwałego pomnika i odejścia od idei budowania pomnika na cokole. Zbiera się grono wolontariuszy, które najpierw powoła się w komitet, a później w towarzystwo i postanowią oni jeszcze w tym tygodniu przygotowań żałobnych, że należy dom artysty z puścizną po nim wykupić od rodziny i stworzyć tam pierwsze na ziemiach polskich, jeszcze pod zaborami, muzeum biograficzne. Na wzór placówek, które już w owym czasie istniały w innych częściach Europy. Komitet, a później towarzystwo działa niezwykle prężnie i oto 6 marca 1898 roku rusza pierwsza ekspozycja w muzeum biograficznym. To też ten rok jest nie tylko rokiem urodzin i odejścia naszego bohatera, ale też rocznicą, 125. rocznicą
czynnej placówki muzealnej. Jesteśmy jednym z ewenementów na świecie, jeśli chodzi o długość trwania i przyjmowania gości w takich placówkach biograficznych. Dlatego zachęcam do odwiedzenia naszej ekspozycji, tym bardziej, że część ekspozycji została odtworzona na wzór tej pierwszej historycznej z XIX wieku. Wracajmy do naszego bohatera. Otóż ja bardzo lubię posługiwać się cytatami z zdaniami pochodzącymi z treści przez niego napisanych czy zanotowanych przez kronikarzy. Jednym z takich zdań jest to, które Państwo widzicie na ekranie. Chcę mieć w sobie przekonanie wewnętrzne, że kończąc obraz i podpisując na nim moje nazwisko, tak go skończyłem, jak tylko mogłem najlepiej. Czyli wziąłem ogromną odpowiedzialność za swoje dzieło. To jest odpowiedzialność, która dotyczy jego pracy i misji zilustrowania polskiej historii. Rozpoczyna tą swoją drogę w krakowskiej szkole artystycznej. Marzy, że po ukończeniu szkoły wyjedzie do Paryża, do De La Roche'a. I zdarzają się dwie rzeczy. Otrzymuje stypendium do Monachium, nie jest zachwycony tym faktem. Umiera wcześniej Paul De La Roche. Jan Matejko jedzie do Monachium, tam trafia do pracowni Pilotiego i w tej pracowni interesuje go nieco malarstwo, ale bardziej interesują go galerie muzealne, których w Krakowie w owym czasie nie ma, gdzie nie tylko interesuje się pracami tam wystawionymi, ale interesuje się też już działającym w Europie muzealnictwem, czego nie ma jeszcze w Krakowie. W momencie, kiedy wraca do Krakowa, nie tylko rozpoczyna swoją karierę artystyczną, bo kończy w Krakowie obraz o trucie królowej Bony i po ukazaniu się tego obrazu na rynku antykwarycznym jeden z krytyków sztuki napisze, że oto objawił nam się prawdziwy malarz. Ale też zwiąże się w tym czasie, bo jest to koniec lat 50. XIX wieku, z tak zwanym ugrupowaniem obozu młodych. To będą ludzie wywodzący się z inteligencji, z klasy mieszczańskiej, którzy spotykają się w pracowni rzeźbiarskiej jednego z kolegów artysty, zawiązują tam stowarzyszenie. W tych spotkaniach uczestniczą też ich profesorowie i kwiat przyszłej inteligencji Krakowa. Spotykają się tam aktorzy, poeci, rzeźbiarze i artyści i zastanawiają się, jak można walczyć o niepodległość, nie posiadając broni. Są już po klęskach powstań, prawda? Upadło powstanie listopadowe. Tutaj dzisiaj został przypomniany udział braci Jana Matejki w wydarzeniach roku 1848, znanych pod nazwą Wiosny Ludów. I dochodzą w tym gronie do takich wniosków, że niezmiernie ważnym elementem w rozwoju społeczeństwa, ale w rozwoju też patriotycznym jest edukacja. Edukacja rozumiana w bardzo szeroki sposób. Z tego grona wyjdą bowiem aktorzy. Wyjdzie Felix Benda, brat Heleny Modrzejewskiej. Wyjdzie Jan Matejko, artysta. Wyjdzie Michał Bałucki, komediopisarz i dramatopisarz i dziennikarz. Będzie w tych spotkaniach uczestniczył idol młodzieży krakowskiej z tamtych lat, profesor, ale i poeta, Wincenty Pol, założyciel Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie się spotykał z nimi Adam Asnyk, będzie się spotykał Józef Szujski, potem wybitny historyk drugiej połowy XIX wieku i wielu, wielu innych. Również muzycy, wśród nich przyjaciel Matejki Władysław Żeleński, znany później kompozytor i twórca towarzystw i szkół muzycznych. Zaczynają uczestniczyć w pracach obozu młodych tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Również Jan Matejko, który ma swoje pewne zasługi w czasie powstania styczniowego. W tym też okresie Matejko zaczyna zakładać program ilustracji. To jest ta jego misja edukacyjna. Ilustracji historii Polski. To, co napisałam w tej treści na slajdzie, przyspiesza fakt upadku powstania styczniowego. I wtedy ten program, ta misja ilustracyjna zostaje wzbogacona nie tylko o przypominanie przeszłości,
ale też szukanie przyczyn upadku, czyli stąd w wielu obrazach Matejki pojawi się metafora. I oczywiście pierwszym z tych obrazów z roku 1862 jest tańczyk na balu u królowej Bony. Samo wydarzenie odnosi się do zwycięstwa pod Orszą, do roku 1514. Natomiast tańczyk, któremu Matejko po raz pierwszy użycza rysów swojej twarzy, staje się osobą, która zastanawia się nad tymi przyczynami upadku, czyli jest pewnym też wyrazicielem opinii samego artysty. Jeszcze raz obraz z tym tłem takim bardzo teatralnym, kotarowym, od otrucia królowej Bony, od tańczyka na balu królowej Bony. Obrazy Matejki stają się coraz bardziej rozbudowane, z pewną głębokością tła, pojawia się bogactwo kostiumu, szereg postaci. To też dzisiaj są takie bardzo wygodne dla technik 3D czy 4D, bo łatwo jest ze względu na te plany i scenografię przenieść w technice 3D i popatrzeć w ich głębie. Drugim z bohaterów, któremu Matejko nadaje rysy swojej twarzy, jest ksiądz Piotr Skarga. W naszych zbiorach znajdują się takie rysunki, gdzie artysta pracuje nad swoją twarzą tak, żeby ją ucharakteryzować, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na twarz księdza Piotra Skargi. I kończy wielkoformatowy obraz Po upadku powstania, Kazanie Skargi. Obraz, który przy pomocy przyjaciół i namowie przyjaciół, a pomocy finansowej przede wszystkim, wyśle na Salon Światowy Sztuki w Paryżu. I staje się rzecz niezwykła. Obraz nikomu nieznanego malarza z Krakowa, z zabory austriackiego, a Matejko ma wtedy 26 lat, dostaje złoty medal. I od tego momentu, od roku 1864 i od tego obrazu rozpoczyna się wielka podróż, wielka perygrynacja, jakbyśmy powiedzieli językiem XIX-wiecznym, dzieł Jana Matejki po Europie, a później i po świecie, i wielokrotne podróże artysty, nie tylko europejskie, w sprawach sztuki, w sprawach dokumentowania sztuki i również w innych sprawach patriotycznych. Gdybyśmy się zastanowili nad tym obrazem, to trzeba by powiedzieć tak, no cóż tą komisję francuską mogło zauroczyć? Scena historyczna, o której nic nie wiedzieli, prawda? No bo co mogli wiedzieć o historii Polski, o księdzu Piotrze Skardze czy o królu Zygmuncie III Wazie? Niewątpliwie, poza tą metaforą, w której tak naprawdę Matejko rozliczył się z upadkiem powstania, bo przecież nie było takich wydarzeń, jak przedstawił na obrazie. Nigdy ksiądz Piotr Skarga nie wygłosił kazań przed Zygmuntem III Wazą. Komisję Europejską działającą w tym salonie sztuki niewątpliwie zauroczyły dwie kwestie. Nawiązanie do dawnych mistrzów, bo już takie obrazy nie powstawały w Europie, i niezwykły warsztat artystyczny. Chciałabym, żebyście Państwo nauczyli się tak patrzeć, bo odbiór dzieła jest sprawą bardzo względną. To analizowanie, czy malarz w prawo, w lewo, z dystansem, czy z mniejszym dystansem, a może miał perspektywę, albo nie miał, to są sprawy poboczne. Natomiast nie odbierajmy mu od tego dzieła, czy od pierwszego otrucia królowej Bony, takiego ukończonego kompozycyjnie obrazu, niezwykłych umiejętności warsztatowych, a szczególnie mistrzostwa, jeśli chodzi o budowanie scenografii teatralnej, scenografii wnętrza, scenografii kostiumu. Te jego obrazy są bardzo teatralne. Może też dlatego, że on jest miłośnikiem teatru, ale są też bardzo filmowe. Czyli dla nas, dla mnie, trochę wyprzedził swoją epokę. Bo cóż się okazuje? Że zanim powstanie taki obraz wielkoformatowy, to pojawia się rzesza rysunków. Cofnijmy się do tego. Tu mamy jeden jedyny rysunek, studium, wstępne studium rysunkowe do portretu Kazania Skargi. Pojawi się szereg studiów rysunkowych postaci pobocznych, pojawią się studia kompozycyjne do obrazu,
Często jeszcze przed powstaniem dzieła ukończonego jest szkic olejny obrazu. To też często, ja jeszcze do tego potem wrócę, ktoś mówi, nie, ja widziałem ten obraz gdzie indziej. Nie, widział szkic olejny do obrazu, nie widział ukończonego obrazu. I dopiero powstaje ukończony obraz. Często też przy obrazach o tak wielkich formatach, jak Kazanie Skargi, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski, artysta tworzy tak zwane główki. Czyli dla mnie to są didaskalia do obrazów, tak jak mamy dramat i tam się pojawia rozpisanie na postaci, na rolę. To samo robi on do obrazów, czyli jest to pewien sposób łączenia kilku funkcji w dziele artystycznym, które bardzo łatwo można potem przenieść tak naprawdę na scenę albo i na film, czego nie przewidział. Jak już w tym slajdzie początkującym zaznaczyłam, ten rok 1864 to nie tylko spektakularny sukces artystyczny w Europie, ale sprzedaż też obrazu Kazanie Skargi zmienia diametralnie sytuację materialną młodego artysty i zastanawia się on, czy założyć rodzinę. Wreszcie podejmuje decyzję na tak i 21 listopada 1864 roku w krakowskim kościele na Piasku poślubia Teodorę Giebutowską. Jednocześnie w tym samym roku zostaje takim czynnie działającym członkiem Naukowego Towarzystwa w Krakowie, do czego będę jeszcze wracała. Już w 65 roku, jak Państwo czytacie, wyjeżdża z żoną do Paryża. Ta podróż związana jest nie tylko z wystawieniem Kazania Skargi, z taką prezentacją, ale po drodze też małżonkowie zwiedzają szereg miejsc, miejscowości historycznych. I z tej podróży, zarówno do Pragi, Drezna, jak i Magdeburga, artysta przywozi pełne szkicowniki, rysunków, tak zwanych rysunków dokumentacyjnych. Dzisiaj jak pracujemy na komputerach, to każdy z nas tworzy jakieś foldery, gdzie tam jedni ładują zdjęcia, inni pisząc teksty, jakieś sprawy potrzebne do tekstów czy fragmenty publikacji. Natomiast dla niego w tamtym czasie szkicowniki stają się takim depozytorium wiedzy. Te szkice, często będące przerysami z fragmentów zabytków, z odwiedzanych miejsc, nie są to nigdy szkice pejzażu. To są zawsze szkice rzemiosła artystycznego, szkice architektury, historycznego kostiumu. Bardzo często potem te szkice są wykorzystywane przy tworzeniu szkiców kompozycyjnych, rysunkowych do obrazu. W 65 roku małżeństwu Matejków rodzi się pierwsze dziecko, syn Tadeusz, i zbiega się to z pracą młodego ojca nad obrazem Rejtan, czyli Upadek Polski. W 66 roku następuje pierwsze wystawienie obrazu Rejtan, czyli Upadek Polski. I na razie, podążając tą drogą misji ilustrowania polskiej historii, malarz maluje obraz taki, jak założył pierwotnie. Czyli przedstawi wydarzenie i w tej warstwie metaforycznej znajdzie przyczyny upadku. Rejtan, wybitni przedstawiciele rodów magnackich i przyczyna targowicy. Niestety po wystawieniu tego obrazu rozpoczyna się morze, dzisiaj byśmy powiedzieli hejtu. Wtedy to były może nie tylko krytyki artystycznej na łamach prasy, ale i złośliwych różnych ataków w formie przysyłanych również listów do domu artysty. Wszystkie one dotyczyły treści obrazu i tego, że nie wolno mu tak oceniać przeszłej historii. I wtedy Jan Matejko odpowiada w jeden jedyny sposób. Nie odpowiada na te rzesze krytyk na łamach prasy, nie odpisuje na listy, nie zaszywa się w domu. Maluje obraz. Obraz, który Państwo możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niewielki format, wyrok na Jana Matejkę, gdzie w realiach średniowiecznych skazuje sam siebie na śmierć. Jest prowadzony na pod pręgierz i odczytywany jest mu wyrok śmierci. I potem ta ilustracja historii w obrazach szczególnie wielkoformatowych, gdybyśmy się dobrze
tym obrazom przejrzeli i chcieli je na takie warstwy szczegółowe, jak w torcie rozkładać, to okazałoby się, że oczywiście one przedstawiają ważne wydarzenia historyczne, ale czasem artysta już z tą swoją dozą ogromnej ironii do nich podchodzi. Oczywiście ilustruje polską historię, ale jakby nam mówił, chcecie, to ja wam będę malował tak, jak wy chcecie sami siebie widzieć. Cały czas, oprócz pracy, towarzyszy mu przecież życie rodzinne. Tu wspaniały rysunek przedstawiający młodą żonę artysty Teodorę. Ja przypominam, ona miała 18 lat, kiedy wyszła za artystę, trzymającą na rękach syna Tadeusza. I z tego okresu, zaraz po powstaniu, zdjęcie artysty. W 1867 roku, mimo tej rzeszy krytyki na miejscu, szczególnie w Krakowie, obraz Reitan zostaje nagrodzony złotym medalem na kolejnej wystawie w Powszechnej w Paryżu. I tu muszę zaznaczyć, że artysta wystawiał ponad 11 razy swoje obrazy, czyli praktycznie co roku jakiś obraz był wystawiany w Paryżu i zawsze otrzymywały one najwyższe odznaczenia po bitwę pod Grunwaldem, która otrzymała tak zwany Grand Medal salonów paryskich, czyli najwyższe złote odznaczenie, które nigdy nie było przyznawane cudzoziemcom. Ono było zarezerwowane dla obywateli francuskich i w przypadku Matejki uczyniono tylko wyjątek. Jak Państwo widzicie z tego zapisku, obraz został zakupiony wtedy przez cesarza Franciszka Józefa. Niektórzy mówili, że złośliwie, ponieważ cesarz chciał mieć taki upadek Polski w swoich zbiorach. Ja to będę starała się potem sprostować. Odbywają się kolejne podróże artysty i przychodzi córeczka na świat. Jest rok 1867, rodzi się córka Helena. Od końca lat 60. poprzez tę czynną pracę w Krakowskim Towarzystwie Naukowym, pracę, która w dużej mierze polegała na dokumentacji zabytków, a z drugiej strony na udziale w komisjach konserwatorskich, artysta od 1867 roku jest związany z pracą komisji konserwatorskiej nadzorującej renowację ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. I jeśli chodzi o ołtarz, to warto wiedzieć, artysta w tym czasie namaluje taki obraz niewidomy Wit Stwosz prowadzony przez wnuczkę i dochód z tego obrazu podzieli na dwa niezwykłe cele społeczne. Jeden z fotografii obrazu sprzedawanych, no tak jak kiedyś reprodukcje kupowano. Dzisiaj każdy z nas może sobie zrobić zdjęcie, mieć je w aparacie obrazu, dzieła sztuki. Wtedy była to zupełnie inna forma. Dochód z obrazu przeznaczony był na dalszą renowację ołtarza Wita Stwosza, natomiast dochód z wystawy przeznaczony był na krakowskie ochronki, czyli miejsca, które dawały opiekę dzieciom osieroconym bądź dzieciom z bardzo biednych rodzin. I w 1869 roku rozpoczyna się jedna z powtarzanych podróży artysty na Kresy, przede wszystkim jego pierwszy wyjazd do Lwowa. Związany jest ten wyjazd z wystawieniem, jak Państwo widzicie, obrazu wielkoformatowego Unia Lubelska. Oczywiście obraz jest namalowany na rocznicę podpisania Unii. Przy tej okazji Matejko zwiedza Zamki Sobieskich, co owocuje później nie tylko wspaniałymi z tego okresu szkicami rysunkowymi, ale też pozyskaniem do jego prywatnej kolekcji niezwykłych obiektów historycznych. Nie polegało to oczywiście na tym, że pojechał i zabrał coś z tego zamku, tylko ponieważ zamki należały do jednego z rodów magnackich, otrzymał w darze te niezwykłe artefakty. No a dzięki temu, że zaraz po śmierci artysty powstało Muzeum Biograficzne, te artefakty przetrwały dwie wojny światowe w zbiorach krakowskich, bo zupełnie inaczej być może los by ich się potoczył, gdyby pozostały w tych zamkach sobieskich. No dzisiaj oczywiście są to tereny należące do państwa ukraińskiego. W tym
czasie pobytu we Lwowie Matejko pod wpływem swojego kolegi, o którym już dzisiaj mówiłam, Izydora Jabłońskiego, podejmuje taką decyzję, że dochód, który uzyskuje z wystawienia obrazu i z sprzedaży reprodukcji obrazu, przeznacza na dwa stypendia. Dwa stypendia dla młodzieży, która chciałaby się kształcić w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, czyli stypendia artystyczne. Akt, ja przytoczę z głowy brzmienie tego aktu stypendialnego, on mniej więcej brzmi tak, że każdego roku ze środków finansowych Jana Matejki otrzymywał stypendium student wyznania rzymskokatolickiego Polak i student wyznania grekokatolickiego, jak to się wówczas mówiło, Rusin. Oczywiście przez całe lata to stypendium było otrzymywane już z prywatnych środków finansowych corocznie Jana Matejki. Unia cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności i pod wpływem namów rodziny i przyjaciół Matejko decyduje się w 1870 roku wystawić ją w Paryżu na kolejnym salonie dorocznym. I wtedy rząd francuski przyznaje mu Krzyż Legii Honorowej za zasługi w dziedzinie malarstwa. Jak Państwo widzicie z tej informacji, Unia perygrynuje po Europie, jest między innymi też wystawiona w Pradze. Dzisiaj na stałe jest depozytem Muzeum Narodowego w Warszawie na zamku w Lublinie, w Muzeum Narodowym w Lublinie. Niezwykłe też dzieło, bardzo rozbudowane, z fantastycznym kostiumem renesansowym. Dzieło, kolejne dzieło, które będzie umiejscawiało Jana Matejkę jako osobę interesującą się przede wszystkim epoką Jagiellonów. I potem na podsumowanie ja wyjaśnię, dlaczego tak było moim zdaniem. W 1873 roku uznany już artysta, wielokrotnie nagradzany, otrzymuje niezwykłą propozycję od władz namiestnictwa austriackiego. Przyjęcia dyrektury Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, czyli zostania rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Wciąż jest to zabór austriacki, ale jednak Praga. Władze austriackie kuszą go jeszcze wybudowaniem dla niego pawilonu sztuki. Czyli artysta już za życia by miał swoją galerię sztuki, w której wystawiane były wszystkie jego obrazy. Świetna pensja dyrektora w Pradze i galeria obrazów. Jest taki krótki moment zawahania się w życiu malarza, ponieważ w Krakowie nikt z wybitnych owego czasu go nie zatrzymuje, a on już ma powiększoną rodzinę, bo jest już czwórka dzieci na utrzymaniu i zastanawia się, czy tej propozycji nie przyjąć. Kiedy dowiadują się o tym studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, w jakiś dziwny sposób, co dla mnie jest do dziś niezrozumiałe, bo dzisiaj jest Facebook, TikTok, WhatsApp i wiele Messenger, można szybko wiadomości przekazywać. W XIX wieku tego nie było, były tylko telegramy. Ale jakoś ta wiadomość o propozycji takiego stanowiska dla artysty i tych jego wahaniach nad przyjęciem tej posady dociera do studentów Polaków, którzy w tym czasie muszą się kształcić artystycznie w Monachium bądź w Wiedniu, bo w Krakowie nie działa już ta szkoła artystyczna, do której uczęszczał Jan Matejko. I do domu artysty zaczynają być przesyłane telegramy, zbierane podpisy nie tylko od studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, od tych środowisk krakowskiej młodzieży, ale od studentów właśnie kształcących się w Monachium czy w Wiedniu. Takie listy z podpisami, z prośbą, ażeby został w Krakowie i doprowadził do reaktywacji szkoły artystycznej. I rzeczywiście Matejko zabiega o reaktywację tej szkoły. 30 września 1873 roku otrzymuje nominację na dyrektora szkoły, która ma chętnych studentów, nie ma siedziby i nie ma
zatrudnionych profesorów. A jednak w październiku szkoła rusza. Ja Państwu pozwoliłam sobie przedstawić na slajdzie pocztówkę z tego najbardziej, na której uwieczniony został ten najbardziej popularny i najstarszy już XIX-wieczny budynek szkoły, noszący dzisiaj imię Jana Matejki przy placu noszącym jego imię. Natomiast warto też pamiętać, że ten budynek powstał również dzięki angażowaniu się finansowemu artysty w budowę szkoły artystycznej. Dał swoje pieniądze, żeby ten budynek mógł zostać zrealizowany. W 1873 roku szkoła ruszyła do pracy. Artysta zatrudnił jako dyrektor również swoich dawnych kolegów, którzy byli dobrymi dydaktykami, dobrymi metodykami. Zatrudnił również część swoich dawnych profesorów, między innymi Władysława Łuszczkiewicza, który kontynuował to zainteresowanie historią Polski u studentów szkoły artystycznej i dokumentacją, czyli tym, co w twórczości Matejki jest taką działalnością poboczną, aczkolwiek bardzo ważną, a nazwalibyśmy ją dzisiaj inwentaryzowaniem zabytków, co mu pozwoliło potem działać na tym polu konserwatorskim. I Władysław Łuszkiewicz kontynuował ten tok nauczania również w szkole artystycznej. Zatrudnił Matejko również do tej szkoły założyciela pierwszej katedry historii sztuki w Krakowie na UJ-cie, profesora Mariona Sokołowskiego, ażeby studenci szkoły artystycznej uczyli się historii kultury szeroko rozumianej. To były bardzo ciekawe przedsięwzięcia, natomiast zatrudnił również krytyka sztuki, ażeby studenci szkoły artystycznej, i to jest taki fenomen, jeśli się patrzy na szkoły artystyczne w drugiej połowie XIX wieku, byli przygotowani do radzenia sobie z krytyką artystyczną, krytyką odbiorcy czy krytyką krytyków sztuki. I to był taki nowatorski jego własny pomysł. Jak slajd nam przypomina, Unia Lubelska zostaje zakupiona ze składek publicznych i ofiarowana narodowi. Ja Państwu tylko nie wspomniałam, że w tym 1869 roku miasto Lwów nagrodziło Jana Matejkę honorowym obywatelstwem i do dzisiejszego dnia artysta jest honorowym obywatelem kilkudziesięciu miast na świecie, natomiast nie jest honorowym obywatelem mojego rodzimego miasta, bo w 1892 roku w walce o jeden z zabytków krakowskich, honorowe obywatelstwo Krakowa odrzucił. Natomiast my wracajmy do tych lat 70. Lata 70. i 80. to już jest ogromna popularność Jana Matejki, bo już kilkadziesiąt jego dzieł historycznych jest prezentowanych na różnych wystawach. Dzieła masowo są publikowane. Ta druga połowa XIX wieku to jest taki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bardzo mocny ruch promocyjny dla sztuki i ruch marketingowy, który może nas dzisiaj porażać. Otóż dzieła są fotografowane. Matejko już na progu drogi artystycznej sprzedaje prawo do reprodukowania swoich obrazów. To też można sobie kupić ówczesną, czarno-białą, czyli dzisiaj mówimy w pięknej sepii fotografię obrazu. I to jest jedna forma. Dwa, dzieła są publikowane poprzez drzeworyty ilustracyjne w czasopismach, które wtedy się ukazują. I też trafiają do masowego odbiorcy. To też wzrasta popularność dzieł artysty. My w naszych zbiorach mamy przykłady tworzenia albumów z takich drzeworytów ilustracyjnych. Ktoś zamawiał tygodnik ilustracyjny albo jakaś pani zamawiała czasopismo, które dla pań, które nosiło nazwę Bluszcz i tam wśród wielu porad i tego, co się w modzie dzieje, czyli tego wszystkiego, co dzisiaj w czasopismach jest publikowane, pojawiały się na przykład informacje o ukazaniu się jakiegoś dzieła. I wtedy można było wyciąć taką
taką reprodukcję i wkleję sobie do albumu. I była ogromna moda na tworzenie takich albumów z obrazami historycznymi. Mi kilka takich przykładów od darczyńców albumów robionych w domu z tymi reprodukcjami z drzeworytów ilustracyjnych posiadamy. Lata 70. i 80. to ogromna popularność poprzez ten ruch promocyjny, poprzez szereg wystaw. No, opisywanie tego, co się dzieje w Paryżu i jak często artysta jest nagradzany. I coraz wszechstronniejszy rozwój artystyczny warsztatu malarza. W 1877 roku artysta podejmuje podróż przez granice dwóch zaborów na teren bitwy pod Grunwaldem. I w trakcie tej podróży, która jak Państwo czytacie odbywa się przez Toruń, Malbork i Gdańsk, a wcześniej z Krakowa przez Częstochowę do Warszawy, na trasie podróży pociągu, którym artysta się przemieszczał, odbywały się swoiste pielgrzymki wielbicieli jego twórczości. Przynoszono na stację, gdzie pociąg się zatrzymywał, nie tylko transparenty, ale różne kwiaty, prezenty. A robiło to ogromne wrażenie między innymi na córce artysty, która była małą dziewczynką i takie tłumy ludzi wiwatujących z transparentami i rzucających przez okno do pociągu kwiaty robiły na niej wręcz takie przestraszające wrażenie. No moglibyśmy dzisiaj porównać to współcześnie, nie lubię co prawda tego słowa, ale może to do młodych ludzi bardziej trafi, do przyjmowania celebrytów. Ludzi mediów, którzy gdzieś się pojawiają i są tak powszechnie idole przez publiczność przyjmowani. Wtedy to nie do uwierzenia, ale tak było. Przyjmowano w ten sposób Jana Matejkę. Te obrazy peregrynują. Wystawienie bitwy pod Grunwaldem odbywa się w krakowskim, w sali krakowskiego magistratu. Jak Państwo widzicie, 28 września 1878 roku. Drzeworyt ilustracyjny przedstawia nam salę pełną tłumu gości oglądających obraz. Zwykle wystawienie wielkoformatowego obrazu odbywało się w sali, w której artysta mógł go ukończyć. Dlaczego? Ponieważ przez całe życie nie doczekał się pracowni z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogłyby powstawać jego wielkoformatowe obrazy. Atelier domowe było jednak formatu pokoju. Atelier w szkole artystycznej też nie było zbyt ogromne. Marzył o wielkiej pracowni. Niestety te marzenia rozwiał konflikt z Radą Miasta i o tym powiem na końcu. Nigdy takiej pracowni się nie doczekał. Więc zwykle, jeśli była jakaś sala dostępna, gdzie obraz mógł być ukończony, tam odbywało się pierwsze wystawienie obrazu. W tym też czasie, kiedy dochodzi do wystawienia bitwy pod Grunwaldem, artysta wdaje się w różne konflikty, walki o zabytki krakowskie, zresztą uzasadnione konflikty, i odbywa też po raz pierwszy zamierzoną podróż do Włoch. Dwukrotnie podejmował takie próby, zawsze coś stanęło na przeszkodzie i w roku 1878, na koniec roku, udało się w taką podróż wyjechać. Natomiast samo wystawienie w Krakowie bitwy pod Grunwaldem związane jest też z niezwykłą nagrodą dla Jana Matejki. Otóż połączono to z jego swoistym jubileuszem pierwszym i władze Krakowa zleciły zaprojektowanie Tomaszowi Pyrlińskiemu berła, który wykonał znany w Krakowie złotnik Likseli. Oto przed Państwem na slajdzie to berło. I podczas niezwykłej uroczystości wyręczono artyście to berło jako symbol panowania w sztukach artystycznych. Dzisiaj samo berło jest niezwykłym dziełem sztuki, bo nie tylko hebanowa laska, ale oprawa ze złota, srebra, niezwykłe grawerunki, a to, co widzimy w główce berła, to medaliony ze srebra, w których zostały repusowane najważniejsze zabytki Krakowa, również bardzo ważne dla Jana Matejki. I na tym berle wstęga srebrna z pamiątkowym napisem. Ten dzień,
obchodów. Był niezwykle ważny. Rozpoczął się od mszy w katedrze wawelskiej, od uroczystego obiadu, wręczenia berła. Później był spektakl teatralny w krakowskim teatrze, gdzie Matejko miał lożę na stałe. A artyści sceny krakowskiej odgrywali, i tu rzecz niezmiernie ciekawa, spektakle według dwóch obrazów Jana Matejki. Według Otrucia królowej Bony i Maćka Borkowica. Tak zwane żywe obrazy, czyli upozowani w strojach historycznych, odtwarzali te sceny z obrazów. Rok 1882 to niezwykły triumf, nie tylko nawiązujący sceną obrazową do triumfu nad zakonem krzyżackim, ale też triumf, jeśli chodzi o kolejne nagrody otrzymane z tytułu tego wielkoformatowego obrazu, zresztą niezwykłego dzieła, jeśli chodzi o scenografię i kostium historyczny. I w 1884 roku hołd pruski jest eksponowany w Berlinie i w Paryżu. To jest też taki czas, kiedy Akademia Królewska w Berlinie przyznaje Matejce złoty medal. I cesarz Prus właściwie jest skłonny podpisać tę nagrodę. Niestety na przeszkodzie stoi kanclerz Otto Bismarck i Matejko odznaczenia nie otrzymuje. Natomiast to jest też czas, kiedy społeczeństwo Krakowa prosi Matejkę o wykonanie obrazu na rzecz krakowian. Miał być to Sobieski pod Wiedniem, ukończony w 1883 roku w rocznicę bitwy pod Wiedniem. Niestety w ostatniej chwili Matejko zmienił zdanie i po ukończeniu obrazu najpierw kazał swojemu sekretarzowi Marianowi Gorzkowskiemu wynająć w centrum Wiednia salę. Wysłany do tej sali został obraz, a Marian Gorzkowski służył jako przewodnik i cała publiczność Wiednia przez miesiąc za darmo mogła obraz oglądać. Matejko dokonał tego czynu dlatego, że bywając często w Wiedniu, zorientował się, że Wiedeńczycy już kompletnie nie pamiętają o tym zwycięstwie polskiego króla i odsieczy dla Wiednia w XVII wieku. Po miesięcznym bezpłatnym wystawieniu obrazu Matejko udał się w tajemnicy przed rodziną na obrady Sejmu Galicyjskiego we Lwowie i tam ogłosił, że odsiecz Wiednia darowuje papieżowi Leonowi XIII do zbiorów watykańskich. I spotkał się z rzeszą tak samo ogromnej krytyki, jak przy namalowaniu Rejtana. Był jednak nieugięty, dzieło zostało wręczone w Watykanie. Do dzisiaj niewątpliwie jest to najczęściej oglądany obraz artysty, ale wtedy za tym faktem podarunku zdarzyła się rzecz niezwykła. Bo oto papież udzielił błogosławieństwa uczestnikom delegacji, która przywiozła obraz artyście i jego rodzinie, ale udzielił też błogosławieństwa Polsce i Polakom. I następnego dnia wiele dzienników europejskich napisało o tym fakcie, a Matejko wracając do Krakowa depeszował do jednego z krakowskich biskupów, jak dobrze zredagować dyplomatycznie depeszę, która by poinformowała już na terenie zaboru austriackiego o tym błogosławieństwie. Dla mnie jest to niezwykły przykład ambasadorowania artysty na rzecz, patriotycznego ambasadorowania na rzecz sprawy polskiej i powracania do tego snu o Polsce. Rok 83 to jest też ujawnienie na rynku sztuki Wernychory. Wszystkie trzy obrazy, jak Państwo widzicie, są eksponowane w Wiedniu i na Wawelu w tym czasie odbywa się wielka jubileuszowa wystawa dzieł Matejki. Niezwykłym dziełem artysty, swoistym opus magnum, jest praca nad malowidłami i realizacja tych malowideł w Bazylice Mariackiej w Krakowie, o czym wiele osób zapomina.
Otóż od końca lat 60. pamiętacie Państwo, jak wspominałam, że malarz był zaangażowany w prace konserwatorskie w Kościele Mariackim. I te organizowane przez lokalny komitet zajmujący się konserwacją kościoła prace były na różnych etapach realizowane do lat 80. Z końcem lat 80. zastanawiano się, że wnętrze kościoła ceglanego należałoby ozdobić jakimiś malowidłami ściennymi. Urządzono konkurs, artysty w ogóle do tego konkursu nie zaproszono. Kiedy pojawił się na obradach komisji konkursowej, która nie otrzymała tak naprawdę prac, które by ją zadowalały, przedstawił cały program ikonograficzny dekoracji kościoła. Tu mamy takie panoramiczne wejście od wejścia głównego aż wgląd w prezbiterium kościoła, taki wjazd. Widzimy tam gwiaździste niebo, natomiast nie widzimy tego, co dzieje się na ścianach w prezbiterium poniżej. Pojawia się tam 144 postaci aniołów, aniołów, które fruną z wstęgami modlitwy do Matki Boskiej Loretańskiej. Przygrywają im na średniowiecznych instrumentach anioły grające, a chóry anielskie wznoszą cherubiny i serafiny. Dedykował tę przestrzeń Matce Bożej, pod której wyzwaniem jest Bazylika Mariacka. Nawa główna to z kolei dedykacja mająca dwóch odbiorców, a właściwie trzech. Jednym są krakowscy mieszczanie, czyli fundatorzy kościoła. Wymalował tam przeniesione z pieczęci średniowiecznych zawodów rzemieślniczych cechów krakowskich emblematy. Dodał do tego dwa okresy w historii Polski. Do czasów XIX wieku, czyli do czasów Jana Matejki. Według Matejki szczęśliwym okresem było panowanie Kazimierza Wielkiego, co to nie tylko, jak Państwo pamiętacie, zostawił Polskę murowaną, ale dokonał niezwykłego, jeśli chodzi o edukację dzieła. Ufundował Akademię Krakowską. To też w polichromii oprócz godł piastowskich pojawiły się, kazimierzowskich, pojawiły się godła Akademii Krakowskiej. Dzieła fundacji dokonała wnuczka Kazimierza Wielkiego, Jagiellonka, Jadwiga, to też pojawiły się godła Jagiellonów i czterech najstarszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale artysta tworzy swoją polichromię, swoje niezwykłe dzieło w czasach utraty niepodległości. Wciąż jesteśmy w XIX wieku. Gdybyśmy teraz wirtualnie przenieśli się i stanęli przy belce tęczowej, tam gdzie mamy postać Chrystusa, i popatrzyli w stronę wejścia głównego i w stronę chóru organowego, to okazałoby się, że ponad chórem wyłoni nam się niezwykłe godło Fides, gdzie pod jednym prawem artysta zjednoczył wszystkie historyczne ziemie polskie z czasów przedrozbiorowych, czyli w niezwykły sposób nawiązał do powrotu Rzeczpospolitej w swoich przedrozbiorowych granicach. No oczywiście tylko tak mógł myśleć, bo przecież urodził się w czasie zaborów i jesteśmy w XIX wieku. Artysta do tej pracy tylko projektowo stworzył ponad 300 projektów kartonów, które są przez niego osobiście kolorowane akwarelą wielobarwną i dwubarwną. Czasem mają wymiary 150 na 150 cm, a czasem nawet jak Fides 200 na 300. Ogromne przestrzenie zaprojektował, ogromne ilości ornamentów geometrycznych, roślinnych, wszystkie postaci aniołów z odniesieniami również ikonograficznymi, historycznymi. W tej pracy przenoszenia malowideł z kartonów, czyli robienia przepruchów na ściany wewnątrz świątyni, pomagali mu jego uczniowie. Jeśli chodzi o prezbiterium, byli to zaproszeni przez niego Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer. Jeśli chodzi o nawę główną, do grona dołączył Włodzimierz Tettmajer. Kościół został udostępniony w dwóch fazach, jeśli chodzi o te dekoracje. I tak jak z wszystkimi dziełami Matyki, do dzisiejszego dnia ma tyluż pochlebców, co krytykantów. I właściwie artysty, ta waga pochlebstw i krytyk
przez tyle lat nie opuszcza. Jednym z ostatnich zdjęć, które malarzowi wykonano i jednym z niewielu wykonanych w pracowniach artystycznych jest to zdjęcie z roku 1891. Autorem tego zdjęcia jest Juliusz Mien, jeden z kilku fotografów, z którymi Matejko współpracował. To zdjęcie zostało zrobione w pracowni Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. I jak się dobrze wpatrzymy, to po jednej stronie, obok schodków, widzimy fragment ukończonego wielkoformatowego obrazu artysty Konstytucja 3 maja. Jednego z niewielu obrazów, które odnoszą się do wieku XVIII. Podobno Żartobliwie kiedyś malarz miał powiedzieć, że nie lubi malować wieku XVIII, bo tam nie ma ciekawego kostiumu. Ja myślę, że nie lubił malować wieku XVIII, bo to wiek tragiczny dla Rzeczpospolitej. Natomiast niewątpliwie w swoich obrazach, kiedy już mówi o wieku XVIII, a jest to nie tylko Konstytucja 3 maja, ale jest to również, są to również obiady czwartkowe u króla Stasia, jedna ze scen w Dziejach Cywilizacji w Polsce i Kościuszko pod Racławicami, rzecz niezwykła. Szczególnie jak chodzi o Kościuszkę, bo jeśli chodzi jeszcze o Konstytucję czy obiady czwartkowe, w wszystkich tych jego dziełach trzech pojawia się niezwykła postać, Hugo Kołłątaj, uczestnik Komisji Edukacji Narodowej i zawsze w tych dziełach pojawia się z księgą. Czyli ten element edukacji, o którym mówiliśmy, który był niezmiernie ważny dla obozu młodych, a to polecam Państwu, bo edukacja jest naprawdę ważna i staje się niezwykłą bronią nie tylko w rękach artystów. Mamy tutaj wgląd w pracownię. Widzimy tam mniejszych formatów w tle obrazy za artystą i nagromadzenie rekwizytów, realiów malarskich. Te w pracowni artysty w Szkole Sztuk Pięknych pochodzą z tak zwanego gabinetu kostiumów. Otóż jednym z przedsięwzięć w szkole artystycznej, które malarz zorganizował, kiedy został dyrektorem, to było właśnie przekazanie do stworzonego przez niego gabinetu kostiumów wielu cennych zabytków, artefaktów z jego prywatnej kolekcji. Do dzisiejszego dnia ten najcenniejszy są prezentowane w gabinecie rektora Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Pamiętacie Państwo, rozpoczęliśmy naszą opowieść i spotkanie z Janem Matejką od pierwszego sprzedanego obrazu 15-letniego artysty. Byli to carowie szujscy na Sejmie Warszawskim. W 1892 roku artysta powraca w nieco innym przedstawieniu do tej samej sceny, maluje szkic olejny do cyklu poświęconego epoce wazów. Ten znajdujący się w zbiorach muzeum, którym mam przyjemność kierować, tu widzimy jeszcze jak w ramie wygląda, ale polecam Państwu drugi, zaginiony, może traficie na jego ślad, bo ostatnie fotografie pochodzą z czasów przed II wojną światową, to Władysław IV pod Smoleńskiem. Z pozostałego trzeciego obrazu z tego cyklu niestety nie posiadamy nawet już fotografii, a ostatnim malowanym obrazem przed śmiercią jest scena nawiązująca do ślubów króla Jana Kazimierza składanych we Lwowie. Wcześniej w 1889 roku artysta maluje szkic olejny, czyli małoformatowy obraz. Ja mówiłam o tej różnorodności szkiców. Natomiast w Muzeum Narodowym we Wrocławiu po zbiorach Ossolińskich mamy wielkoformatowy obraz z roku 1893. Ostatni, jaki udało się artyście namalować w roku odejścia. Jest to wielkoformatowy obraz, rozwinięcie tej sceny dotyczącej ślubów i koronowania Matki Bożej nad Królową Polski. I krótkie podsumowanie. Malarz jest autorem 322 obrazów olejnych, tak jak Państwo czytacie. Dzieł, jeśli chodzi o projekty polichromowane, to również dzieł do projektów do Politechniki, Auli Politechniki Lwowskiej. I tak jak napisałam, przez 20 lat kierował Szkołą Artystyczną w Krakowie,
Był członkiem ponad 120 towarzystw artystycznych na całym świecie i wysoce przez nich został nagrodzony. No, przyczynił się do organizacji mojej macierzystej placówki, czyli Muzeum Narodowego w Krakowie, ponieważ w 1885 roku został przez ówczesnego prezydenta miasta Krakowa poproszony o przewodniczenie tzw. komitetowi wykonawczemu, który miał za zadanie zorganizowanie Muzeum Narodowego w Krakowie. O walce o krakowskie zabytki już mówiliśmy. Ta walka o krakowskie zabytki poróżniła go właśnie w 1892 roku z władzami miasta, kiedy radni postanowili wyburzyć XIII-wieczne zabudowania dawnego tak zwanego Szpitala Duchaków. Matelko walczył o ich konserwację. Miał nadzieję, że po konserwacji tych zabudowań w jednej części powstanie placówka muzealna, dostępna dla wszystkich, w drugiej części powstanie jego pracownia z prawdziwego zdarzenia. Nie udało się to, radni przegłosowali jednak wyburzenie tych średniowiecznych zabudowań. Artysta w głosie protestu oddał swoje honorowe obywatelstwo i oddał książeczkę oszczędnościową, na które społeczeństwo składało pieniądze, ażeby kupić mu kawałek tak zwany, to była taka moda w XIX wieku, dworek z ziemią. Taki gest obywatelski, jaki uczyniono dla Sienkiewicza w Oglęborku, czy dla Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Artysta oddaje pieniądze z wkładem, a radni podejmują decyzję o wyburzeniu zabytku i później powstaje na tym miejscu teatr imienia Słowackiego, który dzisiaj jest budynkiem, już Państwo znany. Kończymy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że się udało Państwa zainteresować postacią Jana Matejki, a w XX wieku artysta zupełnie z innej epoki i krytyk sztuki artysta Leon Chwistek, wypowiadając się o Matejce i o jego dziełach, wypowiedział takie zdanie, którego fragment lubię przytaczać. To, co jest wielkie, jest ponad. Dziękuję Państwu bardzo.